Wczoraj około godziny 21 na zjeździe z centralnej magistrali kolejowej nowoczesnej linii, wyremontowanej, na tym zjeździe w kierunku Krakowa doszło do katastrofy. To animacja, która ma Pokazać, jak mogła wyglądać ta katastrofa. W okolicach miejscowości Szczekociny koło zawiercia zdarzyły się czołowo dwa pociągi. Pociąg z Przemyśla do Warszawy Wschodniej i pociąg z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego. Pociąg Warszawa kraków wjechał najprawdopodobniej na niewłaściwy tor, po którym zaprzeciwka poruszał się pociąg Przemyśl Warszawa. Razem pociągi miały 11 wagonów, cztery z nich zostały całkowicie zmiażdżone.